Gwizdek sędziego i rozpoczynamy. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Skład, a także podział ról wyraźnie ofensywny. Tylko trzech obrońców, a reszta zespołu z przodu. Czterech zawodników w drugiej linii przesuniętych wyżej na połowę przeciwnika i trzech napastników. To poważna siła, mająca też wstrzymywać akcje rywali, zanim na dobre się rozwinie. Hazard. No, z tego miejsca można strzelać. Wymiana podań między dwójką graczy. Dośrodkowanie w pole karne. Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. Felipe Luis. Nie jest sam. No, szkoda. Nie udało się opanować piłki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No, może być groźnie. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Gabi. Wznowienie gry wrzutem z autu pod polem karnym rywala. Gabi. Już blisko pola karnego. Rzucił w pole karne. Piłka nie dociera do adresata. Kiepska centra. No, ucieka obrońcy. Ma miejsce, by dośrodkować. Dobre podanie na wolne pole. Szansa! Był, gdzie być powinien. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Robi się niebezpiecznie. Przy piłce Hunter? Świetnie interweniuje. Groźnie, ale zdążyli na czas. Przechwycili przeciwnicy. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Blisko pole karne. Kovacic. Rodriguez. Uderzenie w stronę bramki. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. No, jeśli chcą zapewnić sobie tytuł mistrzowski dzisiaj, będą musieli zacząć grać lepiej. Przeciwnik, jak widać, nie zamierza im tego ułatwić. Teraz muszą gonić wynik. Piłka wpadła tuż pod poprzeczkę. Bramkarz był bez szans. Bomba, jak się patrzy. Ciekawe, czy to planował. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. No, będzie gol! Strzał został zablokowany. Hazard. Alex Hunter. Felipe Luis. Hunter. Ależ pięknie grają piłką. Offside. Van Aanholt. Gabi. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Ładnie teraz obrońcę pokonał James Rodriguez.
Perez. Blisko już do bramki. Hazard. No i strata piłki. Jest szansa na groźną akcję. No strzela! Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Kovacic. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Kovacic! Świetnie, brawa dla bramkarza. Ładny atak pozycyjny, cierpliwie wyczekuj... Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Dobra okazja. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Gabi. No, z tego miejsca można strzelać. Ładnie posłał prostopadle do przodu. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Tylko jest... Słusznie, że trener zdecydował się zdjąć go z boiska. No, dziś nie jest jego dzień. Szło mu na murawie wyjątkowo kiepsko. No, już blisko pole karne. Ma trochę miejsca na strzał. Strzał, ale daleko od bramki. Bayer. No, błysnął teraz klasą. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dobra pozycja do oddania strzału. Uwaga! Slimani! Tak, mamy bramkę, proszę Państwa! Dla takich chwil ogląda się mecze. Gol to może być bramka na miarę mistrzowskiego tytułu. To prawda, potrzebują tylko jednego punktu, ale muszą grać rozważnie do samego końca. Wydawało się, że piłka wyjdzie za bramkę, ale jednak odbiła się od słupka prosto do bramki. Miał naprawdę sporo szczęścia z tym strzałem i zastanawiam się, czy nie zeszła mu trochę piłka z nogi. Jest 1-1, remis. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Slimani. Perez. No, może być groźnie. Tracą piłkę. Fantastycznie klepią. No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. Slimani. Świetna sygnalizacja i mam przerwaną akcję. Spalony. Manuel Fernandez. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Robi się niebezpiecznie. Rodriguez. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku?
Kovačić! Ach, niecelnie! Naprawdę niewiele zabrakło. Ale nie wiem, Darek, czy można tu winić strzelca. Zrobił w zasadzie to, co mógł. Perez. Minęło 15 minut drugiej połowy. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Piłka trafia w gracza z pola. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Ruben! Atakujący zawodnik starał się przelobować bramkarza, wrzucić piłkę do bramki ponad nim, ale się przeliczył. Dobra postawa bramkarza, który cofnął się i wyłapał ten strzał. Blisko już do bramki. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Złapał piłkę, koniec zagrożenia. Nie udało się ani dobrze przyjąć, ani utrzymać piłki. Wspaniała okazja, jest w polu karnym. Jak to zakończy? Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Ryzykowna, ale udana interwencja. Już blisko pola karnego. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Zdecydował się na strzał. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ależ on się teraz cieszy. Brawo, z taką przewagą mogą spokojnie kontrolować przebieg spotkania. A przecież do zapewnienia sobie mistrzostwa już dziś wystarczy im tylko jeden punkt. 2-1 to nie jest duża przewaga. Blisko pole karne, może strzelać. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Ładnie posłał. Dobra okazja! Będzie rzut rożny. Jest uderzenie głową na bramkę. Ładnie wyłapał tę piłkę po zagraniu głową. Nie ma gola. To było naprawdę trudne uderzenie. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse. Tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Do końca sezonu jeszcze kilka meczów, ale zdaje się, że już wiemy, kto zdobędzie mistrzowski tytuł. Prowadzą wszak jedną bramką, zadowala ich nawet remis, a do końca spotkania naprawdę mało czasu. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane, nie ma głupich strat. Dośrodkowanie. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Slimani. Strata w środkowej strefie boiska. Strata, co zrobi przeciwnik? No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Szkoda, mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Robi się niebezpiecznie. Spójrzmy na statystyki i zobaczmy posiadanie piłki. Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie gry. Hazard! No i będą mieli szansę z rzutu rożnego, a do końca niewiele. Dobre przejęcie przez obronę. Precyzyjne dogranie głową. Fatalne pudło, które... Koniec spotkania. Mecz kończy się wygraną 2-1. Ten mecz zakończy...